Melissa to nie tylko pięknie brzmiące imię kobiece używane w krajach anglosaskich. To także roślina, która stosowana była od wieków. Początkowo przez pszczelarzy, dlatego że nacierali oni barcie, a potem ule na parę z melisy. Zwana ona była z tego tytułu rojnikiem albo pszczelnikiem. Stosowali ją nie tylko pszczelarze, ale także używana była w kompozycjach zapachowych, dlatego że ma piękny cytrynowy zapach. Melisa lekarska, Melisa officinalis, należy do rodziny jasnotowate, czyli Lamiaceae. Jest rośliną bylinową, trwałą, która na zimę zrzuca część nadziemną, a zimuje jej część podziemna. Melisa osiąga wysokość około 60 cm wysokości, tworzy bardzo ładne, szerokie, rozrośnięte kępy, a jej największą wartością są owalne liście o bardzo ładnie ząbkowanym brzegu, zawierające bardzo duże ilości olejków eterycznych. Liście melisy pozyskujemy przed okresem kwitnienia. Melisa zaczyna kwitnienie w czerwcu, kwitnie przez lipiec aż do sierpnia i właśnie zanim rozpocznie kwitnienie ma najwyższą zawartość olejków eterycznych. Liście po zbiorze należy suszyć w zacienionych, przewiewnych miejscach, a później przechowywać je w jakichś suchych, papierowych torebkach, chroniąc je przed wilgocią. Jeżeli chodzi o wymagania uprawowe melisy, melisa jest w zasadzie bardzo tolerancyjna, natomiast ogólnie wiadomo, że posadzona w miejscu nasłonecznionym, ciepłym, takim osłoniętym, zawiera zdecydowanie większej ilości olejków eterycznych niż sadzona właśnie w miejscach cienistych. Preferuje gleby odpowiednio wilgotne, próchniczne, żyzne, przepuszczalne i bardzo dobrze czuje się na stanowiskach o dużej zasobności w wapniu. Melisa ze względu na wspaniały cytrynowy zapach wydzielany przez liście nazywana jest też cytrynowym zielem, a ponieważ zapach ten wabi owady, pszczelarze wykorzystują ją do nacierania liśćmi miejsc, w których chcą zasiedlać nowe roje. I jeszcze chciałabym dodać, że melisa jest również rośliną bardzo silnie miododajną. Melisa wykazuje działania uspokajające. Przeto stosowana jest często do receptur ziołowych w nerwicach, w bezsenności. Te własności uspokajające są wykorzystywane także w zespole napięcia przedmiesiączkowego, zwłaszcza że melisa wykazuje również działanie rozkurczowe. To rozkurczowe działanie używane i wykorzystywane jest również w chorobach przewodu pokarmowego, w takich jak jelito drażliwe, bądź też w ogóle w stanach skurczowych jelit i żołądka. Te zaburzenia są świetnie leczone przez melisę, dlatego jest częstym składnikiem mieszanek ziołowych używanych w tych jednostkach chorobowych. Melisa ma także własności immunostymulujące, a więc wykorzystywana jest w leczeniu infekcyjnych chorób układu oddechowego. Szczególnie układu oddechowego, dlatego że poza tym ma jeszcze własności wykrztuśne, a więc łatwo jej wykrztuszamy wydzielinę z dróg oddechowych. Te własności immunostymulujące mają też zastosowanie w przypadku chorób infekcyjnych skóry, bo ona wykazuje działanie przeciwwirusowe i olejek oczywiście, działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne. Te własności terapeutyczne ekstraktu czy olejku z ziela bądź liścia melisy wykorzystywane są do kremów, które używane są w leczeniu opryszczki wargowej, w leczeniu trądzika. W trądziku znakomite efekty przynosi taki krem, który nakłada się bezpośrednio na krostki ropne. One wtedy szybciej goją się przy takiej aplikacji. Własności immunostymulujące melisy wykorzystywane są także w przypadku innych schorzeń. Niektórzy autorzy piszą, iż można ją stosować w chorobach nowotworowych, bo wykazuje również działanie cytostatyczne, czyli niszczy komórki nowotworowe. Zatem mamy tutaj surowiec zielarski o bardzo szerokim spektrum zastosowania. W medycynie tradycyjnej melisa stosowana była w połączeniu z białym winem. Receptura jest na tyle prosta, że bardzo łatwo taki napój wykonać samodzielnie.
Otóż 25 gramów rozdrobnionych liści melisy macerujemy 3 dni w 1/2 litra białego wina gronowego. Cedzimy. Pijemy 1-2 łyżeczki kilka razy dziennie w miarę potrzeby, jako środek uspokajający i przeciwskurczowy. Melisa lekarska jest to roślina z rodziny jasnotowatych, czyli z roślin łatwych w uprawie, płożących się, więc łatwe w ukorzenianiu. Dlatego polecam generalnie pożyczyć sobie od sąsiadki czy od koleżanki takie sadzonki, wyrwać po prostu z gruntu z odrobiną korzonka. Taką wysoką sadzonkę wypadałoby przyciąć do połowy gdzieś. Trzeba zauważyć, gdzie tu są jakieś odrosty, gałązki wychodzące. Wkładamy do ziemi, przysypujemy jeszcze drugą warstwą, żeby było równo. I taką roślinę przyklepujemy. Przycięta powinna się przyjąć od razu, wtedy nie paruje z niej woda w tak dużym stopniu, kiedy ograniczyliśmy masę korzeniową. Taka sadzonka jest już gotowa, podlewać regularnie, powinno być ok. Dostęp do ziela melisy i do jej liścia jest powszechny. Można ją uprawiać nawet na parapecie kuchennym i uda się. Wtedy będziemy mieć surowiec zielarski, który cały rok może łagodzić nasze emocje. Zwłaszcza, gdy do takiej herbatki dodamy sobie jeszcze korzenia kozłka lekarskiego, szyszek chmielu bądź ziela serdecznika. A i kwiat rumianku, zwany też koszyczkiem rumianku, byłby dobrym zastosowaniem i dobrym połączeniem. Jeżeli natomiast chcemy uzyskać efekt poprawiający funkcję układu krążenia w przypadku melisy, no to oczywiście do takiego listka, który zaparzamy sobie w domu, dobrze jest dodać również owoc bądź kwiatostan głogu, wspomniane już ziele serdecznika. Takie połączenie będzie wykazywało bardzo dobre na sercowe działanie. Jeżeli chcemy stosować ją zewnętrznie w leczeniu opryszczki, grzybicy bądź trądziku, to jak już wspomniałem, do melisy dobrze jest dodać olej grzewa herbacianego bądź też słynny propolis, czyli kit pszczeli. Takie połączenie znajdzie zastosowanie zarówno w leczeniu trądziku, jak i zmian grzybicznych skóry. Melisa, jak widzicie Państwo, ma bardzo szerokie spektrum działania i jest powszechnie dostępna cały rok. A poza tym jeszcze pięknie pachnie. Zatem będziemy mieć piękny, cytrynowy zapach cały rok, który będzie nam przypominał wiosnę, kiedy ten surowiec zielarski jest dostępny powszechnie. Melisa jest mi szczególnie bliska, dlatego że powszechnie używał ją w swoich recepturach ojciec Grzegorz Stroka. Ojciec Grzegorz był moim nauczycielem zielarstwa, dlatego ja też ciążę ku tej melisie. Ojciec Grzegorz mówił, melisa nadaje się do każdej receptury ziołowej, dlatego że obniża, łagodzi nasze emocje, a nasze emocje często są przyczyną naszych chorób. W XXI wieku, gdzie stres atakuje nas z każdej strony, może właśnie stosowanie melisy złagodzi nasze bóle, nasze cierpienia, bo ona obniży poziom naszych emocji, a przez to spowoduje, że choroby się nie rozwiną albo szybko się zwalczą. Stosujcie Państwo melisę, do której stosowania zachęcam z całych sił, bo jest bardzo bezpiecznym, tanim i dostępnym środkiem terapeutycznym. Kliknij w poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety, jaką zaleca Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza.